Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na haul ubraniowy. Zacznę od tego, że większość rzeczy, które kupiłam, może nie większość, część z tych rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie, przez ostatnie tygodnie, mogliście już widzieć w moich daily vlogach. Między innymi tę oto bluzeczkę z Zary, z najnowszej kolekcji, jak na przykład limonkowy sweterek z Reserved, czy też torbę i buty Guess. Ale w ostatnim czasie zrobiłam też kolejne zakupy, wspominałam Wam o tym w ostatnim daily vlogu i dziś mam zamiar Wam je pokazać. Pierwszy z nich, totalnie nieplanowany, ale ta rzecz po prostu mnie urzekła. Sklep Parfois, który na pewno jest Wam bardzo dobrze znany. I tak, taka oto mała torebka. Czyż ona nie jest słodka? Ja bardzo rzadko kupuję jakiekolwiek rzeczy w sklepie Parfois, ale jak zobaczyłam tu tę torebeczkę, to stwierdziłam, nie, no po prostu muszę ją mieć, idealna na lato. Ona jest wykonana z materiału, który przypomina skórę i taki ma też paseczek. Dodatkowo tutaj ma taką zawieszkę, papuszkę, no, wygląda to całkiem słodko. A tutaj, zobaczcie, wnętrze torebki z jednej i z drugiej strony jest wykonane z plastiku. Środek jest zupełnie bezbarwny. Proszę, widzicie? Natomiast dołączona była do niego jeszcze taka oto saszytka, którą wystarczy włożyć do środka. I już wygląda torebka w ten sposób. Ta saszetka jest wykonana z materiału, który przypomina troszkę coś takiego jak połączenie bawełny lnu i daje efekt takiego koszyczka, można by to tak powiedzieć. W środku natomiast jest wykończona materiałem i zobaczcie, tutaj ma też taki suwaczek złoty, na którym jest różowa palma. Cudo. Po prostu cudo. Były też inne wersje kolorystyczne, ale chyba ta jasna różowa najbardziej przypadła mi do gustu. Poza tym możemy nosić ją w ręce, możemy nosić ją przepasaną na zasadzie crossbody. Możemy sobie też zmniejszyć tutaj ten paseczek i nosić ją na ramieniu. I uwaga, ta torebka kosztowała 89 zł, o ile się nie mylę, już Wam mówię. 89,90 jest dostępna w nowej kolekcji, więc jeśli czegoś takiego fajnego szukacie na lato, małej torebki, która będzie też zarazem pojemna, ale będzie wyglądała inaczej niż wszystkie dostępne w tej chwili na rynku, z modnym w tym sezonie właśnie efektem takiego plastiku, to ja Wam gorąco polecam. Kolejna rzecz, o której Wam teraz opowiem, jest to pasek. Pasek marki Guess i jest to mój pierwszy pasek tej marki. Podkreślam to, ponieważ do tej pory ja i Max kupowaliśmy paski nieco wyższej marki, a mianowicie marki Louis Vuitton. I na pewno zauważyliście to w moich daily vlogach, gdzie opowiadałam Wam o strojach dnia, bo gdzieś te paski tam w tych strojach dnia się przewijały. Stwierdziliśmy obydwoje, że więcej nie zainwestujemy w tę markę, czyli w Louis Vuitton, pod względem jej jakości. Otóż na przestrzeni kilku lat, kiedy to kupowaliśmy regularnie paski z marki Louis Vuitton, za każdym razem pojawiały się problemy. Albo coś się rozklejało, albo schodziły nitki, albo zmieniał się kolor na zapięciu. I nawet raz przydarzyła mi się taka sytuacja, że pasek mi pękł. Po prostu mi pękł w miejscu, gdzie była dziurka. Okropnie drogie, a jakość, ja bym powiedziała, że bazarowa. Naprawdę, uwierzcie mi, paski totalnie nie warte swojej ceny. I stwierdziliśmy z Maxem, że więcej nie zainwestujemy w tego typu gadżety, akcesoria, jeżeli chodzi o markę Louis Vuitton. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, czyli torby, buty i tak dalej, na ten temat nie będę się wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o paski, ja mówię absolutnie nie. Mam złe doświadczenia, nie chcę ich reklamować, nie chcę już ich zwracać, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I stąd też podjęłam decyzję, że kupię pasek marki Guess, wypróbuję, zobaczę, czy rzeczywiście są lepsze, tańsze i zobaczymy, jak będzie z jakością. No i słuchajcie,
Kupiłam pasek, który wygląda tak. Z jednej strony jest czarny, bo to jest pasek dwustronny, a z drugiej strony jest biały. Zapięcie jest w kolorze złotym i to, co jest w nim ciekawe, to to zapięcie wystarczy, że sobie tutaj przekręcimy i mamy już pasek w takim kolorze, jakby nam się podobał. Jak możecie zauważyć, on jest taki lekko błyszczący, ale to tak naprawdę błyszczący jest grawer, czyli te literki G, a pasek, bym powiedziała, że jest matowy. W każdym razie wykonanie paska, mam nadzieję, że okaże się dobre. Ja wzięłam rozmiar M, ponieważ nie było S-ki, natomiast jak przymierzyłam, to okazało się, że na ostatnią dziurkę spokojnie mogę się zapiąć, nie ma z tym najmniejszego problemu i pasek kosztował, już Wam mówię, 239 zł, natomiast ja ze względu na to, że jestem, że należę do klubu marki Guess, otrzymałam urodzinowy rabat 20%, oczywiście z niego skorzystałam i zapłaciłam za pasek 191 zł i 20 groszy. Jeżeli okaże się, że pasek jest naprawdę wytrzymały i nic się z nim nie dzieje, nie rozkleja się, nie pęka, to zapięcie naprawdę długo wytrzymuje, to dam Wam znać za jakiś czas, czy warto, czy nie warto. Zobaczymy mój pierwszy pasek marki Guess. Dobrze kochani, teraz przejdziemy do koszulek. Ale zanim pokażę Wam zakupy z Guess, na które pewnie też czekacie, muszę Wam opowiedzieć o takim moim małym projekcie, który ostatnio wykonałam. A w sumie to o dwóch koszulkach, które kupiłam w bardzo niskiej cenie i po prostu je oprzyłam. Zrobiłam tak zwane DIY. O, ale jak pokazałam te koszulki na Instagramie, gdzieś tam na moich zdjęciach, to oczywiście zaczęły padać pytania, skąd, gdzie i dlaczego i za ile i w ogóle rozszalały się dziewczyny, słuchajcie, na tym Instagramie. Pierwsza koszulka, którą Wam pokażę, to jest zwykły biały t-shirt, kupiony w Tesco na dziale F&F za niecałe 17 zł. Dodatkowo wybrałam się do pasmanterii, kupiłam takie oto nalepki, które przykleja się żelazkiem, nic trudnego, i dwa pasy takich oto pomponów, biały i czarny. Po metrze i spokojnie wystarczyło mi na oprzycie każdego z tych rękawków. No i zobaczcie, niewiele, a naprawdę koszulka wyszła całkiem fajna. Tak jak mówię, sam t-shirt 17 zł, dwie te nalepki to było 10 zł i dwa takie pasy, właśnie te wstążki z pomponami, to było 11 zł. No to policzcie sobie teraz, ile wyszło mi za taki t-shirt, a jest on na tyle oryginalny, że myślę, że nikt nie będzie go miał, chociaż muszę Wam też tutaj zwrócić uwagę na pewną sprawę. Otóż w mojej szafie znajduje się bardzo dużo t-shirtów białych, takich zwykłych białych t-shirtów. Ze względu na to, że zawsze w sezonie letnim po prostu namiętnie w nich chodzę, a po sezonie letnim je po prostu wyrzucam, bo tutaj pod rękawkiem one po prostu robią się żółte. Nawet pralka, nawet wybielanie, nic sobie z tym nie radzi. One po prostu od potu robią się tutaj żółte, więc idą do wyrzucenia. I przez bardzo długi czas kupowałam t-shirty w Zarze. A tam cena ich wynosi około 80 zł, czasami można kupić je za 50 zł. No i w takiej nieco gorszej jakości, z jakości bawełny, z bawełny można też nawet dostać za 30 zł, z tego co pamiętam. Natomiast w momencie, kiedy trafiłam na dział F&F właśnie w Tesco i zobaczyłam, jakiej jakości są te t-shirty, a to jest 95% bawełna i 5% elastyna, które nie są aż tak bardzo cienkie i prześwitujące jak te w Zarze, to stwierdziłam, że słuchajcie, no nie ma co przepłacać, można mieć t-shirt za 17 zł, no powiedzmy nawet za te niecałe 20 zł, który będzie dobrze się brał, dobrze prasował, fajnie nosił i naprawdę super wyglądał. I też bardzo często, jak pokazuję gdzieś zdjęcie na Instagramie czy na Facebooku właśnie w takim zwykłym białym t-shircie, to pada bardzo dużo pytań, gdzie go kupiłam, fajnie wygląda, nie jest taki przezroczysty, dobrze się prezentuje i to jest właśnie to. No ale dobra. Druga koszulka, którą też Wam pokażę i też jest mojego projektu, bardzo podobna, wygląda tak. To jest szary t-shirt, o, i też kupiłam
pas z takimi pomponami, tę wstążkę z pomponami. Jedna była szara, druga była jasnoróżowa i do tego dokupiłam naklejki takie właśnie z flamingami, nalepki z flamingami. Wystarczyło przeprasować, przyszyć tutaj do rękawków i cenowo wyszło praktycznie tak samo, chociaż nieco więcej, bo te flamingi kosztowały chyba 6 zł, a jak widzicie są tutaj 3. Także można? Można. Ostatnie rzeczy, które Wam pokażę, pochodzą ze sklepu Guess i nabyłam je dosłownie niedawno, kilka dni temu. Pierwsza jest to bokserka w czarnym kolorze, w szarym, z takim szarym nadrukiem Guess, nic specjalnego, cienka koszulka, naprawdę wygodna, fajnie się nosi z takim dekoltem dosyć większym w serek. Poczekajcie, wyciągnę sobie jeszcze rachunek z torby i będę Wam od razu mówić, ile te rzeczy kosztowały. Okej, mam. Dobra. I teraz tak. Okej, czyli tak, ta bokserka była za 119 zł. I dostępne były jeszcze białe, granatowe i chyba szare, o ile się nie mylę. A ja postanowiłam wziąć sobie taką właśnie oto czarną i ona jest w rozmiarze M. Natomiast S-ka była na mnie zbyt taka obcisła. Ja lubię jeszcze takie połączenie, żeby na przykład na jedną bokserkę nałożyć drugą. W dwóch wersjach kolorystycznych i to też bardzo fajnie wygląda. Sprawdzałam z białą bokserką. No i powiem Wam, połączenie super. A jak jest naprawdę gorąco i naprawdę upalnie, to jedna mi spokojnie wystarcza. Następna koszulka, też już Wam pokazuję, to jest t-shirt w takim szarym kolorze, już z rękawkiem i z kolorowym nadrukiem Tahiti, rozmiar S i ta koszulka kosztowała, już Wam mówię, 189 zł. O! Ale o ile się nie mylę, te koszulki w internecie są za 219 zł. Nie wiem, z czego wynika ta różnica, być może dlatego, że kupowałam stacjonarnie, ale sprawdzajcie, jeśli Was interesują tego typu t-shirty właśnie z takimi kolorowymi nadrukami, to warto się zorientować, czy w sklepach stacjonarnych one są rzeczywiście tańsze niż na stronie internetowej. Dobra, lecimy z następną rzeczą i to jest czarna koszulka, czarny t-shirt, który ma już takie dłuższe rękawki, ale za to z przodu jest nieco krótszy niż z tyłu, no i ma naprawdę bardzo fajny nadruk. Wydaje się, jakby tutaj miał te literki, nie wiem, czy będziecie to widzieć, jakby one były takie wykonane z jakiegoś takiego materiału gumowego, coś takiego, a to jest po prostu tak bardzo ciekawie przeprasowane. Jeszcze jej nie prałam, jeszcze jej na sobie nie miałam, więc nie wiem, jak to będzie po praniu i po prasowaniu. Natomiast ten materiał jest taki cieniutki, on jest znacznie cieńszy niż w przypadku tego t-shirtu, a to jest bawełna, tu też mamy bawełnę. I ten t-shirt, już Wam mówię, kosztował też 189 zł. O! I ostatnia rzecz, którą kupiłam już z myślą o okresie, powiedziałabym, bardziej takim zbliżającej się jesieni, być może też zimie, albo w chłodniejsze dni latem. To jest bluza. Czarna bluza, niestety nie było w żadnym innym kolorze, która jest bardzo ciekawie wykonana, bo jak możecie zauważyć, rękawki na rękawkach ma koronkę, ale też tutaj, gdzie jest ten napis, też jest koronka. O, nie wiem, czy będziecie teraz widzieć moją dłoń dobrze. O, czyli mamy tutaj takie prześwitujące elementy. Bluza jest dosyć ciepła, jeżeli chodzi o tutaj ten materiał. Naprawdę fajnie wykonana, bardzo ładnie wygląda. Ja mam rozmiar S. Tak, rozmiar S. Nie, przepraszam, rozmiar XS. I cena tej bluzy to 419 zł. Ale muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Otóż robiąc zakupy właśnie w Guess powyżej kwoty 550 zł, dodatkowo od marki otrzymywaliście prezent. I tym prezentem jest ręcznik plażowy. Ręcznik plażowy Guess. Teraz jak go rozłożę, to pewnie zasłonię cały ekran.
ale mniej więcej będziecie widzieć, o co chodzi. O, tak on się prezentuje. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę fajny w dotyku, bardzo przyjemny, a na plażę, na wakacje, całkiem fajna opcja. Także widzicie, do tych zakupów jeszcze dostałam ręcznik. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje ostatnie dodatki, nabytki, to co znalazło się w mojej szafie. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość, bo wiem, że wiele z was czekało właśnie na to, aż pokażę, co znalazło się w tych torbach Guess, co takiego kupiłam. Jestem ciekawa, co sądzicie na temat tych rzeczy, dajcie koniecznie znać. No i kochani, widzimy się w następnym filmiku. Postaram się podlinkować wam w opisie wszystkie te rzeczy, które kupiłam, żebyście sobie też mogli znaleźć, będzie wam szybciej i wygodniej. Jeśli tylko, oczywiście znajdę je gdzieś tam na stronie, a jeśli nie, to umówmy się tak, bo też bardzo często mnie o to pytacie, że zostawię wam numery referencyjne tych rzeczy, żebyście mogły zadzwonić do sklepu czy sprawdzić osobiście gdzieś w jakimś sklepie stacjonarnym. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do moich kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Pa!